Cześć, w drugim odcinku testów przekąsek z supermarketów. Dziś zabieram się za przekąski z Lidla. Na początek, aby nie popełnić błędu z pierwszego odcinka, zdegustuję przekąski słone. Mam tutaj trzy przekąski słone, trzy przekąski słodkie, rachunek. No i wylosuję pierwszą przekąskę słoną. Może tak od spodu. O! W Lidlu tych przekąsek słonych nie ma zbyt wielkiego wyboru. Wziąłem chyba wszystkie, jakie były dzisiaj rano. I pierwsza przekąska to jest ciasto świpasztecik. Ciasto jest napisane. Nie wiem, święty pasztecik, świeży pasztecik. W każdym razie jest to pasztecik z grzybami. Złoty 49. Tak się prezentuje. No i próbujemy. Z grzybami, znaczy z pieczarkami, jak sądzę. Chociaż nie, no chyba nie ma tu leśnych grzybów, nie sądzę. No jak widać, przestrzeń w środku jest raczej pusta. Niewielka ilość nadzienia grzybowo-cebulowego. Chociaż to wystające tutaj po brzegach fragmenty nadzienia miały świadczyć, że jest ten pasztecik wypchany nim. No niestety, jest tutaj pusta pieczara. Ciasto jest no, w miarę chrupiące. Dlatego, ponieważ jest świeże. Gdyby jeszcze poleżało kilka godzin, to myślę, że byłaby to zwykła buła. W smaku no jest taki aromat grzybowy, ale nieprzyjemny. Widać, że czuć, że z pieczarek. Przede wszystkim mało jest tego nadzienia. No. Da się zjeść, ale bez szału. Przepłukam sobie. Słabe to jest. Nie najlepszej jakości. Dobra, drugi zawodnik. To będzie coś większego. Zapiekanka. Zapiekanka złoty 79, więc niezła cena, ale jest bardzo, bardzo tutaj wypchana różnymi składnikami. Zerknijcie. Przede wszystkim mamy tutaj sporo takiej małej kiełbaski. Cebula. Sos pomidorowy jest na dole. Kilka rodzajów papryki. No i to jest pokryte cienką warstwą sera. No więc próbujemy. Zaczynają się komary. Fajna bułka, chrupiąca, świeża. Ta warstwa u góry... No sera tutaj jest jak na lekarstwo. Praktycznie w ogóle nie czuć go smaku. On tylko ledwo tak przytrzymuje tą warstwę górnych składników, ale jest to mocno wilgotne za sprawą tego sosu pomidorowego. Kiełbaska mnie jeszcze interesuje. No. Nie jest źle. Na pewno za taką cenę chętnie można by się czymś takim posilić, przynajmniej bez cukru, prawda? No i zawodnik numer 3. Hot dog. No tu mam największe nadzieje. Jak pamiętacie z poprzedniego odcinka, bardzo zachwalałem hot doga z Biedronki, który był no trochę inaczej zrobiony. Był cały w cieście. Tutaj natomiast mamy takie ciasto półfrancuskie jakby. Karbowane. Widać tą paróweczkę w środku. Jeszcze jest dużo sezamu. No i wygląda to bardzo obiecująco. Próbuję. No smaczne. Tak wygląda wnętrze. W środku jest oczywiście paróweczka i sos musztardowo-keczupowy. Fajne, bo jest wszystko takie
zrównoważone. Jest ta paróweczka, nawet dobrej jakości. To ona jest otoczona tym sosem. Że całość nie jest sucha. Bardzo, bardzo smaczne. Na pewno zjemy do końca. Aha, cena. Hot dog. Złoty 79. Jak najbardziej warto. Dobra. Przechodzimy teraz do torebki numer 2 ze słodkimi przekąskami. To jest też dobra rzecz w Lidlu. Smoothie, żółte smoothie. Polecam, bardzo smaczne. Dobra, losujemy przekąskę słodką. Naprawdę losuję, nie zgrywam się. Jest. To będzie, moi drodzy, ciastko truskawka? To chyba miało być coś innego, jakaś... Ważne. W każdym razie tutaj mam cenę złoty 19, więc całkiem taniutko. No i mamy tutaj ciasteczko z podwójnym nadzieniem, dżemik truskawkowy i jakby budyń. Zaraz sprawdzimy, co to jest. Kęs. Uwaga, kęs. Coś takiego. Czyli po jednej stronie jest budyń, po drugiej jakaś truskawkowa konfitura czy dżem. No. Ciasto jest takie drożdżówkowe. Oczywiście jest świeże, lekko chrupie. Ale ta kompozycja smakowa mnie nie porywa. Także na razie nieciekawie. A teraz wylosuję. O, coś takiego. I to jest, proszę Państwa, croissant z nadzieniem orzechowym, który kosztuje złoty 99. No, to już jest poważna cena, jak na to zestawienie. Bardzo ładny, duży. No dobra, gryzę. Tak to wygląda. Oczywiście duża, pusta przestrzeń, a w środku masa orzechowa. Miałem nadzieję, że to naprawdę będzie masa orzechowa, a to jest tak naprawdę takie coś a la Nutella. Jak ktoś jest bardzo dociekliwy, to proszę, to jest ta masa. Nie. To jest taki najtańszy krem orzechowy w słoiku, jaki można kupić. To nawet nie jest Nutella. Niestety nie. Nie. Dziękuję za to, ale... Sam ten rogalik w porządku. Chrupiący, świeży. Ale jego wnętrze zdecydowanie odradzam. No chyba, że ktoś lubi takie po prostu ze słoika kremy. Ja nie za bardzo. No i trzecie ciasteczko i myślę, że to będzie hit. Nie będę ukrywał, że znam bardzo dobrze to ciasteczko. To jest warkoczyk klonowy lub też warkocz klonowy. Złoty 89. Już mi się sypią orzechy. Pekan. Tak to wygląda. Mamy ciasto francuskie lub półfrancuskie. Nigdy się na tym za bardzo nie znam. Ma francuskie, bo się bardzo mocno sypie. Na wierzchu mamy orzechy pekan. Przytwierdzone jakimś takim czymś słodkim, jakąś taką słodką glazurą. No a w środku pyszności. A w środku mamy taką masę z syropu klonowego. Nie wiem, czy tam coś jeszcze oprócz tego syropu klonowego jest, bo syrop klonowy nie jest taki gęsty sam z siebie, więc albo to jest odparowany syrop klonowy, dzięki czemu jest taki gęsty, albo coś tam jeszcze dodali. W każdym razie smak jest ujmujący. Te orzechy na zewnątrz i ta słodka masa, taka nie taka banalnie słodka cukrowa, tylko właśnie taki syrop klonowy. Pycha. Najlepsza z tych wszystkich
Chyba najlepsza przekąska, jakie można dostać z tych słodkich w marketach, w tym tych ich powiedzmy piekarnio-cukierniach odpiekanych. No. Także widzieliście, sześć różnych przekąsek. Zwycięzcą jest w kategorii słodkiej warkocz klonowy. No a w kategorii słonych przekąsek zdecydowanie hot dog. I te przekąski polecam. Spróbujcie. Jeśli macie jakieś swoje inne ulubione, no to napiszcie. Może jakiejś przekąski nie było, albo może po prostu jej nie wybrałem, bo te mi się bardziej spodobały. No nie chciałem przesadzać i brać wszystkich, bo bym po prostu chyba umarł. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zapraszam do subskrybowania kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, dania łapki, bo dzięki temu mam większą siłę przebicia i docieram do większej liczby osób. No i do następnego filmu. Trzymajcie się, cześć!